Dzień dobry, z tej strony Pixel i dziś wyjątkowo nie widzimy się w grze. Widzimy się w moim menu PSP. Nagrywarce, żeby nie było. Teraz mała synchronizacja. Lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo. Dobra. To wystarczy chyba. Więc tak. Co to teraz jest? O co tu chodzi? Co? Jak wiecie już, Superman 64 DS został przerwane, gdyż nie chcę się tego nagrywać, nie mam na to czasu, żeby to nagrywać. I stwierdziłem, że najlepsze po prostu wyjście będzie to, jak powiem, nie, koniec, nie nagrywam tego. Przykro mi, że tak wyszło. I chciałem znaleźć na tą serię zastępstwa. Lecz co będzie tym zastępstwem? No nie, no kurde, dobra. Tym zastępstwem będzie. Metal Slug. Moja ulubiona seria strzelanek. Ale żeby nie było. Żeby nie było, to zrobię challenge. Nie będzie to normalny zespół, tylko zespół z challenge'em. Na czym ten challenge będzie polegał? Gier z serii Metal Slug jest 8. Jest ich 8 łącznie. I co to mi daje do manewru? W tej grze się umiera. To jest arcade'ówka, to jest z automatów. To są z automatów gry. Jak wiecie, automaty polegały na tym, że jeżeli chciałeś kontynuować, musiałeś dać złotówkę. Więc to jest właśnie mój odpowiedź na to. Co każde 10 kontynuacji, pomijemy sobie ten taki, nie wiem, pseudo tutorial, czy co to jest. Muszę sobie ściszyć słuchawki, bo nie mogę tak. Okej, w każdym razie. Weźmiemy sobie nowy profil, żeby nie było. Game options, profile options, easy, continuous, unlimited, default. Nie mogę nowego stworzyć, no to cóż. Więc tak, moją odpowiedzią na to, że trzeba było dawać pieniądze, jest to, że co każde 10 śmierci powinna się odcinek z Minecrafta. Jeżeli przekroczę próg 100 śmierci, będzie let's play z Minecrafta. Po serii z Metal Slug'a let's play z Minecrafta. Od rozpoczęcia gry, aż do pokonania smoka. To jest właśnie ten challenge, żeby nie lamić aż tak bardzo, by nie nagrać Minecrafta. Ale założę się, że łatwo ten próg przebije. Ale żeby nie było. Co 10 śmierci, czyli jak to te 100 zdobędę, to nie oznacza to, że nagram tylko 10 odcinków z tego let's play'a, po prostu nagram dosłownie cały let's play. Choćby nie wiem, ile mi to zajęło. Lecz jeżeli zrobię więcej, to nie będę na siłę tego przedłużał. Takiego let's play'a. Więc was tylko uprzedzam dla, nie wiem, fanów Minecrafta. Dobra, single player game. Będziemy przychodzić. I są tu różne takie, nie wiem, fanarty, concept arty. To saga. Oczywiście weźmiemy sobie new game. Ogólnie serię Metal Saga poznałem z PS1, bo Metal Saga dosłownie chyba na wszystko został sportowany z takich nowszych platform. Od Game Boya Advance aż po nawet PS4, bo niedawno wyszedł Metal Slug 3 na PS4 i na inne, ale nie kupuję tylko tego ze względu na to, że czekam, aż będą wszystkie, od jedynki do siódemki, ale najgorsze jest to, że właśnie w siódemkę minimalnie to co gdybym kupił sobie, to mógłbym minimalnie grać na bicie. No i to jest właściwie ta zła część. I ogólnie w tej grze jest tyle broni, że ale ogólnie serię zacząłem poznawać od gry Metal Slug X,
która nie różni się zbytnio niczym od tej, ale jest to po prostu tak teoretycznie 2,3 część. Więc nie widziałem, żeby ktokolwiek na polskim YouTubie co nagrywał, albo a nawet żeby ktokolwiek z bardziej znanych angielskich YouTuberów to nagrywał. I ogólnie była kiedyś też polska projekt Wikipedia, Metasago, wyciętych rzeczy, innych takich pierdół. Niestety zamknęli ją, bo nie mieli za co już płacić serwerów. Nie mieli za co już niestety płacić hostingowi serwerowemu. No i niestety musieli to wyłączyć. A kurde, no bardzo by mi się to przydało. Przyznam, bardzo by mi się przydała ta strona podczas tego let's playa i będę nagrywał wszystkie 8 części, lecz będę jeszcze ogrywał więcej części niż ta główna 8, bo jeszcze jest Metal Slug Advance, które wyszło tylko i wyłącznie na Game Boya Advance, Metal Slug Mission 1, to jakoś tak kurde nie pamiętam jak to się nazywało, które wyszło na komórki bodajże, i Metal Slug Mission 2, które też wyszło na komórki, więc będą dwa let's play z komórek, w sensie to wyszło na komórki z systemem operacyjnym bazowanym na Javie, więc jakichś bajerów tutaj nie oczekujcie. Dobra, i skończyliśmy właściwie pierwszą planszę, już mamy 6 minut, easy. Więc tak, że dostajecie punkty za wszystko, za to, że nie wiem, rozwalicie coś i tak dalej. I w grze ogólnie są takie trzy życia, o! Jest życie drugie, pierwsze i zerowe. I ogólnie macie na początku 10 bomb i nieskończoną ilość amunicji w pistolecie waszym podstawowym. Później jest jeszcze karabin maszynowy, flamethrower, czyli nie wiem, jak to przetłumaczyć na polski. Miotacz ognia, o, miotacz ognia. I ogólnie bardzo mi tutaj pomaga analog w PSP. I nie jest to z emulatora, jest to z mojego prawdziwego PSP, jak widzieliście poprzednio. Jak wiecie, jak wiecie, ja jestem obrońcą PSP. Dla mnie PSP będzie żyjącą konsolą zawsze. Choćby nie wiem co. Kurde, ale ginę. Dobra, pierwsza kontynuacja. I ogólnie pod koniec gry jest zawsze zliczone, ile braliśmy tych kontynuacji, więc nie będę liczył podczas let's playa, bo tylko mi to będzie krzątało głowę, czego nie chcę. I po prostu będziemy zliczać razem, ile będzie kary. Chociaż założę się, że spokojnie przebije liczbę 100 śmierci. 100 kontynuacji, znaczy się. Kurde, mogę. Aż właściwie... Nie, no dobra, zróbmy to 100 śmierci, bo gra liczy ile śmierci miałem. Jest tak... Nie wiem już sam. No to po prostu zwiększmy tak, że będzie te 15 śmierci. 15 śmierci i... No, przecież 3... No dobra, 15 śmierci to jest jeden odcinek z Minecrafta. Więc to jest wtedy 5 kontynuacji. Właściwie... Nie będę tego do 30 zaokrąglał. To już troszeczkę bądź co bądź będzie nie fair. Więc po prostu 15 śmierci równa się jeden odcinek z Minecrafta i pozostaje to nadal, że 100 śmierci to jest let's play z Minecrafta. Niezbyt będzie problem z zbiegnięciem, bo naprawdę ja w tą grę lamię, chociaż ją bardzo lubię i dlatego ją nagrywam. Nie nagrywam ją dla pieniążków czy coś. Po prostu tą grę lubię. Całą serię gier. A jeszcze będę musiał wreszcie przejść Metal Slug Advance, bo nigdy w to nie grałem, tak szczerze powiedziawszy. I zaledwie, nie wiem, z pół roku temu dowiedziałem się dopiero, że jakiś Metal Slug wyszedł na Game Boy Advance. I później na Neo Geo Pocket. Cholera.
Jakby co, w tej grze się leje krew, więc ja tu mogę przeklinać. Ja tu mogę od czasu do czasu sobie przeklnąć. Żeby nie było. Bo tutaj... No nie da się po prostu. A jeżeli ktoś zna tą serię gier, to... bardzo mi miło będzie poznać, czy ktokolwiek zna... serio. Na serio co zrobiłem? Jestem idiotą. Przecież ja idiotą jestem. Że miło mi będzie wreszcie poznać nawet kogoś z moich widzów, który zna tę serię gier, bo... Myślę, że w Polsce jest to bardzo nieznana, według mnie, gra. Nawet za bardzo bym powiedział. To jest wręcz przerażające, jak bardzo mało znana jest ta gra. No, oczywiście, gdyby jakiś JG Joker albo CTSG by ją nagrał, to stałaby się drugą najpopularniejszą grą zaraz po Minecrafcie. Ale jakoś nikt jej praktycznie nie nagrywa, z jakiegoś powodu. To nie wiem. I ogólnie na live'ie moim, jak trenowałem sobie Metal Saga 1 i 2, to wymyśliłem tak jakby historię tej gry. Znaczy, to nie jest prawdziwa historia, ale ogólnie tak. Spekulowaliśmy, robiliśmy sobie taką pseudo historię tej gry. Że gra jest po prostu przedstawieniem innego timeline'u, że Hitler wygrał trzecią wojnę... trzecią to jest... drugą wojnę światową. I przejął władzę nad światem. I to są właśnie rebelianci, którzy chcą jednak się postawić Hitlerowi. O, i to jest właśnie przedstawienie Hitlera w grze. W ogóle przedstawienia tutaj nazistów i tak dalej jest sporo. Poza, na przykład to, że na większości pojazdów właśnie tych podwładnych tego Hitlera, będę go nazywał Hitler, ma X. Nie X, X albo plus, który no według mnie bardzo przedstawia, bardzo, ale to bardzo przypomina znak nazistowski. Więc no cóż. Mission to complete. Nie, chyba w pół godziny nawet przejdziemy całą tą grę. Naprawdę bardzo miło mi się w nią gra i bardzo miło mi się ją przychodzi. A dodatkowo to, że jest arcade'ówką. I teraz to gram na telewizorze i kompletnie inne doznania mam, niż granie na moim ekraniku PSP. I teraz można powiedzieć, że urządzenie, którym nagrywam, trzymam właśnie we własnych rękach. To jest niezłe. To jest właśnie ta incepcja nagrywania z komórek. Jaki komórek? Pixel! Dobra, Pixel, nie wiem co ty ćpałeś, Ale nie bierz już tego, ale już to bierz połowę. Albo podaj numer, skąd to wziąłem. No. Dobra, teraz jest taki element trochę logiczny. Dobra, TNT rozwal się. Jest. Człowiek, który speedrunuje jakieś parkury w Minecrafcie, nie skoczył. Ale ogólnie, żeby nie było. Minecraft nie będzie takim właściwie karnym dla mnie jest, bo ja lubię Minecrafta. Nie wstydzę się tego, lubię Minecrafta. Może już tak bardzo go... Może... Wow, o to. Może nie już tak bardzo jak z moich dawnych lat, kiedy wiecie, to JG Jokera oglądało maniakalnie. Chociaż się ogólnie użyję oglądania let's play'e z gier PSP. No i ten gościu pokazuje się praktycznie w każdej części później. Więc lepiej, żebyście go sobie zapamiętali, bo długo. Bo jeszcze się kilka razy pojawi. To jest taki Amerykanin, to jest takie przedstawienie Rambo. See you in hell. I don't go in there. Ale się zrymowało, ale super. Proszę.
O, skoro. Dobra. Ale nie wiem co. O czym ja mówię? Właśnie, ja lubię Minecrafta, więc właśnie ten let's play dla mnie będzie jak każdy inny let's play. Nie będę jakoś narzekał, że muszę nagrywać Minecrafta czy coś. Bo tak właśnie stęskniłem się za Minecraftem troszeczkę. Od tego mojego odejścia od niego kompletnie. Bo widzicie, jak się za nim tęsknię, że już nawet streamy z niego robiłem. Więc chciałem się przekonać, czy nagrywanie Minecrafta dalej będzie mi sprawiało taką przyjemność jak kiedyś. O, jak widzicie, X. To jest... do bólu to przypomina znak nazistowski. Wow. Myk. Mur berliński upada. Ale sucho powiem. Okej, lecimy dalej. Jeżeli myślicie, że... i tak ogólnie, ja w tą grę grałem, kiedy miałem jakieś, nie wiem, 5 lat czy coś. I jeżeli myślicie, że to jest dobra gra dla dziecka... Nie wiem. Nie odpowiem wam na to. Nie wiem, czy to dobrze, że grałem w taką grę, czy nie. To znaczy ja w X, czyli właściwie... Serio. Czyli właściwie w trzecią część tej gry. No ale no... Sentyment pozostaje ten sam. Okej. Pewnie tu mamy granaty, różne typy granatów też są. Aha, nie wspomniałem, jakie są jeszcze bronie. Jest broń laserowa, jest broń z rakietami, jest z naprowadzającymi rakietami, jest z odbijającymi się pociskami. Jakie są jeszcze? No, jest broń laserowa i broń z megalaserem. W tej części to chyba są jak na razie tylko te podstawowe, czyli heavy machine gun, czyli ciężki karabin maszynowy, broń rakietowa, broń naprowadzająca rakietowa, chociaż właściwie w tej grze nie wiem, czy jeszcze jest ten podział. No i nasz oczywiście podstawowy pistolecik. Bomby jakie są? No to normalne bomby i fire bomby. W sensie, które podpalają jeszcze dodatkowo. Nie wiem, czy to w tej grze już były te ogniste, ale... Znaczy w tej części, nie w tej grze. W tej grze to ogólnie. Ale dobra, 17 minut. Boże, ale my lecimy z tym. I ogólnie w każdej części jest 7 misji, 6 normalnych i 7 finałowa. Właściwie nie wiem, czy skończonych. Nie, maksymalnie chyba w tym odcinku przejdziemy do misji 5 co najmniej. Właściwie to szkoda, że nie ma więcej metasugu, że SNK nie robi już więcej metasluga. Tylko, znaczy... W teorii robi. W praktyce nie. Bo robi jakieś defendery czy coś. No to już nie jest ten sam Metal Slug. Tyle wam powiem. To już nie czuć tego samego klimatu. Heavy Machine Gun. I w ogóle ten lektor jest zarąbisty. Ja zawsze jakbym mógł, próbowałem go naśladować. Jak już miałem piszczący głos, to niezbyt mi szło. Kurde. Ci z nożami to są na serio pain in the ass, te sprawy. Papa. Kurde! Kurde bele. Serio. Jestem aż taką lamą. Nie, już właściwie się pogubiłem, czy to na końcu gry to zlicza śmierci, czy... Ewentualnie, jeżeli komuś się z was nudzi, to może mi policzyć te śmierci. Ale już przewiduję, że jeden odcinek z Minecrafta mam zagwarantowany. To na pewno. Jak nie dwa. Okej.
A no i wreszcie będę musiał się podszukać w Metal Slug Advance i w Metal Slug Mission 1 and 2. Bo na serio nigdy w te gry nie grałem. I trzeba będzie to zmienić. Kurde, to był ten prisoner. Więzień. Shotgun tutaj wiele robi, szczerze ludzie. Może jestem w opancerzonym czołgu z jakąś bronią laserową. To znaczy, taka druga teoria, jaka się na tym live'ie pokazała, to ta, że może to być po prostu trzecia wojna światowa i po prostu my bierzemy w tym udział. Że jesteśmy, wiecie, takimi agentami, którzy próbują zabić źródło problemów od środka. Właściwie. Więc sądzę, że ta druga teoria jest bardziej trafna. Bo bądź co bądź widzimy tutaj broń laserową i tak dalej. Cholera. Więc to całkiem nawet pasuje klimatem. Chciałem się ten heavy machine gun zbugował, kurde mole. Nie, zbugował się, na stopno. A jednak nie. Okej, jeden nie żyje. Znaczy jeden zniszczony. Boże, zakuj się jak pomidor. Nie żeby coś w tym złego było. Ale ogólnie misje są to strasznie banalne. Niezbyt jest wiele problemów z tymi misjami. No i tyle. Z misji czwartej. O! 69 sekund zakończyliśmy ją. Aż 69. No właśnie nie wiem, o co chodzi z tym licznikiem na górze. Nie wiem, co on właściwie ma znaczyć. Jeżeli ktoś nie zauważył, to jak to możliwe, że otworzę to na PSP? Nie, nie użyłem żadnych emulatorów, tylko z kolekcji Metal Slug Anthology. Z tego co wiem, to na PSP ona chyba nie wyszła w Europie, tylko w Ameryce i w Japonii. Więc jeżeli chcecie to sobie kupić, to można z Amazona sobie sprowadzić. Ja z Amazona sobie nie sprowadziłem, ale mam w planach sobie kiedyś załatwić. A, no jeszcze Flameshot jest z tych broni. Zapomniałem o nich wspomnieć. A szczerze, to jest moja ulubiona broń. Po broni laserowej. To znaczy, broń laserowa jest moją ulubioną, bo jest po prostu OP. A jeżeli chodzi o taką ogólnie ulubioną broń, to właśnie jest to Flamethrower. Czyli miotacz ognia. Wow. Tutaj te wypadki to są właśnie spawny tych żołnierzy nazistowskich. Ja już będę ich nazywał nazistami. Bo już szczerze bardzo pasuje tutaj ta nazwa. Spoko, 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 spoko. Już, już, już! Co wyjść, kurde. Zapomniałem, którym się wychodziłem. W ogóle to jest według mnie śmieszne, że ja przez chwilę się... Nie wiem, czy to jest tak naprawdę, czy ja po prostu jestem ślepy, ale nie widzę się przez chwilę, jak wychodzę z tego, z tego czołgu. I ogólnie nie myślcie sobie, że czołg jest tutaj jedynym możliwym urządzeniem, w jakim występujemy. Jeszcze jest nie śmigłowiec, tylko ten samolot, który działa tak samo jak ten pseudo czołg. Ja to czołgiem nazywam dla mojej własnej łatwości mówienia. Ciekawe.
teraz się musimy odsunąć. Kurde, nie sądziłem, że tak daleko on może się, że tak daleko strzeli. Jak na razie uważam, że mój komentarz jak na taką grę to jest genialny. Jest po prostu majstersztyk. W ogóle to jest głupie według mnie, że nie zalicza mi tamtych, których uwolniłem przed chwilą. Tych trzech, bo nie ma szans, żebym ja tam wlazł. O, 25 minut, a ja już ukończyłem prawie grę. O, finałowa? What? A, to chyba już w kolejnych jest dłużej. Ale dobra, no to przechodzimy grę w jednym odcinku. Wreszcie to, co ludzie przed PS5-kami sądzili, że będzie, czyli że w końcu jakąś grę zrobię w jeden odcinek poza Mario Bros. Więc proszę bardzo, to Metal Slug w jeden odcinek. I nawet nie tak długo trwało. I nie tak dużo razy chyba zginęłem nawet. Chyba zginąłem mniej razy niż na live. Kurde, nie poszłem dalej. A zresztą to nie ma różnicy. W szóstce by to miało różnicę, ale tutaj nie. Nie będę wam spoilerował, tylko mówię, że w szóstce to by miało różnicę. Gdzie w finowej misji bym poszedł. Więc módlcie się, żebym w Metal Slugu 6 nie zapomniał o tym. Miałem skłonność do zapomnienia rzeczy ważnych. Dobra. A, tu trzeba mieć strasznie dobry refleks, tylko że ja niestety mam ten refleks, tylko niezbyt. Gdy już zauważę tą kulkę, to ona już jest przed moimi oczyma. No i niestety no to wynika, że Disney po tym refleksie. Tak, i to jest muzyka z menu głównego. Dla niewiedzących. Dobra, no i teraz tu jest ten Hitler. Cały. I spadamy. Nie, mój medal! Dobra, i nawalamy z karabinku. To jest najlepszy sposób strzelania. Po prostu nic wam właściwie nie jest, nawet jak umrzecie, macie ten przedmiot, z którego nawalać. Czyli praktycznie macie taki infinite machine gun. Chyba sobie kupię kiedyś ten wszystkie Metal Slugi, które na PS Store wyszły. Żeby tak uchwalić moją ulubioną serię strzelanek. Od razu mówię, nie zaliczamy Ratcheta i Clanka jako strzelanki. Zaliczamy ją jako platformówki. Bo jak mamy właściwie zaliczyć Ratcheta? Strzelanka dla dzieci? No trochę to niezbyt, szczerze powiedziawszy. Ale soundtrack też jest epicki według mnie. Możecie powiedzieć, że jest Infinite Loop, ten soundtrack, że jest strasznie krótki i dlatego się zapętla. Możecie mi wszystko mówić, ale i tak ten soundtrack jest najlepszy. Ze wszystkich strzelanek, jakie znam, jakie słuchałem soundtrack, ten jest najlepszy. Dobra, jestem po raczej Clanku, więc trochę te paluszki mam rozruszane. Znaczy po raczej Clanku, Spyro właściwie. Wiecie, ja dzisiaj nagrałem dwa filmy i chyba już nerwów nie starczy na drugiego Metal Slug'a. Bo już zmęczenie bierze górę, powoli. Po prostu jak na dzisiaj sobie odpuszczę nagrywanie już na przykład, nie wiem, Metal Slug'a dwójki. A, ja już mam iść sobie. Okej. Bo tu wrócić mogę. To będzie sobie tu, nie mogę chyba. O, co to było? A co to było?
Kurde, mol. No, trochę tych śmierci będzie. Jeżeli okaże się, że więcej niż 20, to znaczy, że się myliłem i jednak więcej razy niż na lewie umarłem. Bo na lewie umarłem 21 razy. Coś koło tego. Dlatego kogoś na kim jest tutaj uwolnić. Aha, on tylko mi daje medal. Nice. Dobra, i teraz walka z Hitlerem. Niech mi ktoś powie, dlaczego tutaj nie ma jakiejś epickiej walki z, muzyki walki z bossem. Aj. Tyle ta walka nam zajmie, ale właściwie niezbyt długo nam powinna zająć. Jakieś, nie wiem, 4 minuty. Nie możemy tak sobie strzelić akurat samego tego Hitlera. Które no niezbyt to daje dużo. Ale no, cóż, jak ktoś lubi, to coś bronić mu nie będę, co nie? Sam lubię sobie czasami postrzelać do tego Hitlera. Gdzie naprawdę na Wicie, na emulatorze PSP, bo tak skakowałem sobie Wicie tak, żebym miał emulator PSP, stworzyłem sobie specjalnie save na odstresowanie się, gdzie jest on zgliczowany i mogę w niego strzelać. W sensie no, właśnie to przedobrzyłem z kodami, po prostu ten samolot, którym on się, helikopter, w którym się on tutaj znajduje, po prostu zniknął. No i no, na to wyszło, że jest fajna zabawka do nas stresowania się. Nie miałem szans, żeby to ominąć. To jest według mnie najbardziej kąska rzecz w tej grze, że niestety wiele rzeczy się tutaj nie da ominąć. O, jednak mogłem, no to dobra. I tyle. No i to było na tyle z pierwszego odcinka z całej tej serii. Więc to właściwie nie wiem, czy całą tą grę zaliczyć jako, wiecie, Metal Slug Anthology, czy nie wiem. Mission all over. Ale wiecie co, chyba to po prostu zaliczę jako pierwszy odcinek całej ogólnej serii. Kontynuacji, 15! Dobra, czyli to jednak zlicza kontynuację, więc zostajemy przy tych 10 kontynuacjach, to jest jeden odcinek z Minecrafta, więc już wiem przynajmniej, że czeka mnie co najmniej jeden. Nie! Pepe. Jestem Pixel. Pixel. Dodam jeszcze jedno P. Jestem Pixel, Pixel, Pixel. Chciałem PGP. W uchwaleniu mojego starego niku. Coś... Dobra. Dobra, już mogę właściwie PSP odłożyć, żeby było. O, mogę się wreszcie jakoś normalnie jakoś usiąść. No i co, ludzie? Dla mnie to już jest fajran. Nagrałem dzisiaj 5 filmów, jestem z siebie dumny. Nagrałem Metal Slugę, jestem z siebie bardziej dumny. I co? Podziwiajcie sobie tutaj całą tą wspaniałą animację i ten lecący papierowy samolocik. Mam nadzieję, że wam się spodobało, że ogólnie pomysł na nową serię. Napiszcie, czy czy znaliście ogólnie przed tym filmem serię Metal Slug'a. Więc co? Dzięki wam za oglądanie. Na razie i cześć.